Czarniecka? To serio ty? No niby kto? Na przykład nie ty. Widzę, że w głowie nadal pusto. Ta czapka chyba uciska ci na mózg. Chociaż, o czym ja mówię, żebyś go miała. O, tak za tobą tęskniłam. I za twoim humorem. Cmentarnym jak i ty. Czarnym i strasznym? Nie, po prostu beznadziejnym. Przyjaciółki! Myślę, że teraz możemy być super przyjaciółkami. Nie jesteśmy już głupimi dzieciakami. To było bez sensu. Tak, byłyśmy głupie. Jesteśmy już dorosłymi dziewczynami. I nie mamy czasu na takie głupie kłótnie. Zgadzam się, miejmy te spory za sobą. Nasza szkoła. Ukochane miejsce. Chciałaś powiedzieć obca i znienawidzona? To chyba pasuje do twojego opisu. Nie zawsze walczyłyśmy. Miałyśmy dobre dni. Jasne. Pamiętasz jak my... Jak miło. Nie powinno, to nie dla ciebie. A czemu? Ktoś tu potrzebuje okularów. Tam jest napisane, że dla najlepszej. I co to ma do ciebie? A to powiedziała twoja zazdrość. To było zabawne. Nie, nie było. No dobra. Musimy mieć jakieś miłe wspomnienia. Pamiętam! Pieniądze są zawsze w modzie, więc zrobię z nich sukienkę. Oho, zobaczymy jak pień staje się drzewkiem pieniędzy. To dopiero było zabawne. To się nazywa lamerstwo. A pamiętasz? Wasze krzyki o pastę do zębów nie pozwalały nam zamknąć oczu. Było spać z otwartymi? O, też mi problem. Mamy tylko dwa problemy. Ale nie na długo. Chyba czas wyciągnąć wnioski? To prawda. To wszystko twoja wina! Nie, twoja! To przy ciebie zawsze miałam kłopoty! Jesteś pryszczem mojego życia! Daj spokój, sama byłaś jak pryszcz. Pojawiałaś się, kiedy nie powinnaś i wszystko rujnowałaś. Czarna mamba. Sknerus ma kwacz, kwa kwa. Jeśli Czarniecka chce wojny, to ją dostanie. Wzywałaś szefowo? Potrzebujemy drużyny, żeby pokonać Czarniecką. Sam mogę to zrobić. Ręka, noga i prosto w nos. Znokautowana. Ale nie tak dosłownie. Macie bogatych przyjaciół? Nie. Ani jednego. A więc słucham waszych pomysłów, jak pozbyć się Stelli. Zakopmy ją. Nie głupie. Zakopimy ją w zaspie po pas i będziemy rzucać śnieżkami. Nie, na cmentarzu, całkowicie. I nikt nie będzie rzucał śnieżkami, ponieważ nikt jej nie znajdzie. Aha. Co? Wydaje mi się, że to nie to. Zgadzam się, trochę za dużo. Zbyt proste. Aha. Ale że jak proste? Lepiej ją utopić. Ty żartujesz? Oczywiście. Utopimy wszystkich. Wszystkich? Wszystkich, których znajdziemy. Co z nią? Ona po prostu zachorowała. Oj, przepraszam, musiałam coś zjeść z rana. A może nie aż tak straszne pomysły? Na przykład zamknijmy Stellę w szafie na 10 minut. Tak, podoba mi się. Tylko nie w szafie, a w trumnie. I nie na 10, a na wieczność. Albo możemy iść z nią na spacer. Chyba pożałuję, że spytam. Ale gdzie na spacer? Na bagno. A potem ją utopimy. I wszystkich utopimy! Ej wy! Dwie psycholki!
Wynocha! Potrzebuję kogoś zrównoważonego, a nie jak wy! To było trochę niemiłe. Zgadzam się. Przesadziła. Musimy się zemścić. O, mój przyjaciel! Bogaty? A jak? Mam najbogatsze wnętrze w całej okolicy! Nie kłamie. Nawet nie mogę tego zatrzymać! Widzisz? Tego rekordu nikt nie był w stanie pobić! To prawda! Double shot! Nie rozumiem. Coś nie tak? Dokąd mnie zabierasz, pulpeciku? Puszczaj! Albo połamię ci mopem wszystkie żebra! A to kto? A ty co? Myślałaś, że jak nosisz te wszystkie błyskotki, to nie zauważasz, że nie masz butów na zmianę? Myślisz, że nimi odwrócisz moją uwagę? Będziesz zaraz szorować te podłogi, a do tego będziesz musiała szorować wszystkie toalety! Bo ty jesteś bogata! Masz złoto, diamenty! Ale strasz! Jak każdy! Bo na pewno nie złotem! Sprawdziłam! Dlaczego ją przyprowadziłeś? Mówiła, że ma tyle pieniędzy, co ja mózgu w głowie. Dobra, słuchaj, cyganeczko. Mój dzień pracy się już skończył, a przez was nie zdążyłam wyczyścić toalet. A więc kto ją wyczyści? Dokładnie, na pewno nie ja. Na błysk! Chcę się w nich przeglądać! Ja się tym zajmę. A ty to kto? Julka? Musiałaś przejść tak wiele. Ja przepraszam. Zawsze wiedziałam, że inteligencja i piękno są nie do pogodzenia. No a dla ciebie to oczywiste. Ja jestem piękna i mądra, w przeciwieństwie do niektórych. Moja chica. W przeciwieństwie do kogo? Do knedla i krokodylej gęby? Więc myślisz, że jesteś mądra? Ach tak, ty nie potrafisz myśleć. Czegoś nie rozumiem! Dlaczego toaleta jest wciąż brudna? A czemu tu jesteś? I gdzie calineczka? A, jest zmęczona! Leży? I odpoczywa. Po czym? Tego to nie wiem. Hej, panienko, poczekaj! Oj, tak mi przykro. Sama byłaś sobie tego winna. W dzisiejszych czasach się tak nie podchodzi. Jestem całkiem niezła. Przydały się te wszystkie filmy z Bruce'em Lee? Ja! Kto będzie czyścił te toalety? Posprzątajcie, to wam otworzę! Że też wcześniej na to nie wpadłam. A ty to kto? Jestem wróżką Blum Blum. Zaprzyjaźnimy się? Wyglądasz na zrównoważoną. Może coś z tego będzie? Chcesz, żebym ci pokazała swoją magię? Magię znikania. No co? Nie możesz mnie znaleźć? A jestem tu! Po prostu mnie nie widzisz! Znalazłam. Jak to? Też jesteś wróżką? A umiesz latać? Jeśli chcesz, to ja mogę cię nauczyć. Lecę! Tak, myliłam się. Zrównoważenie jest dziś rzadkością. To co? Będziesz moją przyjaciółką? Będziemy razem latać? Dziękuję,
ale odpuszczę. A jeśli zamachnę się moją magiczną różdżką? Stella! Musimy zawrzeć rozejm! A to czemu? Jeszcze nie przekonałaś się, jak działa moja magiczna różdżka! Działa, aż głowę urywa! Właśnie temu! To nie oddział jest potrzebny, a SWAT! Myślisz, że ta mucha Tsetse nas tu znajdzie? Chyba nie. Nie wygląda na zbyt bystrą. Ale mam moją magiczną różdżkę! Czemu ode mnie uciekacie? Ja chcę się tylko z wami zaprzyjaźnić. Ja i moja magiczna różdżka. Jesteście takie głupiutkie! Jestem wróżką, a nie ćmą! To na mnie nie zadziała! Jakie piękne światło! Ja też chcę tak świecić! Może i wróżka, ale z mózgiem ćmy. Tak jak ty. Przecież ćma to twój bliźniak. Jak najdalej stąd! Drogie dzieci! Nazywam się Maria Magiczna, a dziś czeka nas pierwsza lekcja transformacji. Gotowi? Przepraszam, ale gdzie są biurka? Tablice? A ktoś z was dał na nie pieniądze? Dlatego zamieniły się w powietrze. Czy każdy ma swoją magiczną różdżkę? Ja mam! Mam jedną! Mam! Dobrze, szóstka. Reszta jedynki. Nieprzygotowani do zajęć. Na jutro każdy ma przynieść magiczną różdżkę. A mówiliście, że jestem głupia? Ja dostałam szóstkę, a wy jedynki. Nieudacznicy. Jestem mądra, jestem mądra, jestem mądra. Najmądrzejsza.